Cześć, witam Was bardzo serdecznie w 26 vlogmasie. Ja dzisiaj wstałam o naprawdę masakrycznej godzinie, bo po godzinie 7 i to w święto. Teraz jest przed godziną 9 i zaraz wychodzę do kościoła. Pogoda jest okropna, strasznie leje, po prostu jest ściana deszczu. Mam nadzieję, że przestanie, bo po kościele jadę do Gdyni, do mojej babci. I tutaj powiem Wam taką ciekawostkę, że przez wiele lat miałam problem, by dotrzeć bezproblemowo do mojej babci, która mieszka w Gdyni, tutaj właśnie ode mnie z Redy, ponieważ najlepszą drogą była SKM-ka, która w Redzie jest bardzo niedostosowana i ta na stacji mojej babci również jest bardzo niedostosowana. Dodatkowo również, wiecie, jeszcze daleko jest od stacji do miejsca zamieszkania mojej babci i już kiedyś opanowałam taką technikę, że jechałam trzema autobusami, bo jechałam do Głównej Gdyni i potem jeszcze się cofałam trolejbusem i to nie jest super połączenie, bo zajmuje około od godziny do półtorej godziny do samej Gdyni, gdzie autem macie 20 minut. I dlatego też bardzo rzadko jeździłam do moich babci, no bo w święta na przykład w ogóle nie było dojazdu, bo chyba jechała 5 godzin, gdybyśmy popatrzyli na to, jak można tam dojechać. Ale ostatnio właśnie jadąc do szkoły biblijnej zauważyłam, że tamtą drogą jeździ PKS. I to PKS, którym ostatnio bardzo często jakoś tak się zdarza, że jeżdżę. I sprawdziłam wszystko, wiecie, na stronie, przystanki i okazało się, że mogę wsiąść u mnie w Redzie przy dworcu i wysiąść, nie wiem, 300 metrów od mojej babci, może pół kilometra. I to jest naprawdę super rozwiązanie. Tym bardziej, że jeżeli się trafi PKS niskopodłogowy, a dużo z nich jeździ, no to nie ma większego problemu, żeby po prostu dojechać. I jestem ciekawa, dzisiaj pierwszy raz będę próbowała jechać właśnie tym PKS-em. Może w święta nie jeździ on zbyt często, ale powiem Wam, że tak raz na godzinę, raz na półtorej. Ale jeżeli ja wiem, że on jedzie o danej godzinie, no to po mszy wyjdę na konkretny PKS i od babci też wyjdę na konkretny PKS i zobaczymy, dzisiaj przetestujemy, czy to się uda. Mam tylko nadzieję, że przyjedzie niskopodłogowy. Znaczy wiecie, da się wyjść z wózkiem, tylko że wtedy już trzeba dwóch osób, bo trzeba wózek wnieść. A ja akurat jedę z siostrą, więc mam nadzieję, że w razie czego ktoś pomoże. Ale zobaczymy. I udało mi się, że film się już zagadał. Będzie opublikowany za chwilkę o 9, on się chyba już nawet wrzucił. I tylko czeka na publikację. Ja teraz idę do kościoła i prosto z kościoła idę na przystanek. Jeżeli nie będę się odzywać do Was po drodze, to pewnie dlatego, że będzie niemiłosiernie lało, więc pewnie się wtedy odezwę do Was z PKS-u. Trzymajcie kciuki, żebym dojechała bez żadnych problemów i żebym spędziła miły dzień u babci. Jestem już po mszy i jadę PKS-em do Gdyni, do mojej babci. Miałam się do Was odezwać, jak wyszłam z kościoła. Niestety pogoda jest okropna. Strasznie leje i nie chciałam wciągać aparatu. Co prawda, tak jak Wam mówiłam, rano nie czuję się najlepiej, ale postanowiłam, że chociaż na 2 godziny na kawę i ciasto wpadnę do babci. No bo wiadomo, babci czy dziadków w ogóle trzeba odwiedzać, nie uważacie? A tym bardziej w okresie świąt. Teraz przyjemnie już się jedzie prosto do Solowa. Za oknem oczywiście smugi deszczu, więc nawet nie będę Wam nic pokazywać za oknem, bo za oknem bo byście i tak nic nie widzieli. Pewnie mam totalną chrypkę, ale mam nadzieję, że po tym jak dojadę, to napiję się czegoś ciepłego i będę miała lepszy głos. A teraz po prostu będę dalej sobie relaksować się jechać. Pewnie się już odezwę do Was na miejscu. Dojechałam już do babci, teraz będę spędzać czas w rodzinie, pewnie będzie jakaś herbata, kawa, ciasto, a będę Wam pokazywać przebitka. Mam nadzieję, że zrozumiecie, że nie będę zbyt dużo nagrywać. Pogoda jest beznadziejna, chociaż tutaj w Gdyni dużo nie pada, bo w Redzie była ściana deszczu. Mam nadzieję, że taki trochę wyjazdowy vlog przypadnie Wam do gustu. Wracam już do domu, co prawda wracam dużo wcześniej niż planowałam, ale nie czuję się najlepiej, dlatego postanowiłam po prostu pół dnia spędzić, wiecie, w ciepłym, trochę się podleczyć, mam jeszcze takie saszetki na przeziębienie, to sobie zrobię, jeszcze powiedzieć wieczorem i myślę, że jutro będę się dużo lepiej czuła. Udało się trafić, że PKS powrotny jest zupełnie niskopodłogowy, więc powrót jest naprawdę super, bez żadnych problemów, bez wnoszenia po schodach.
trochę szkoda, że nie mogłam być u babci dłużej, bo nieco dobrze się czułam, ale ważne jest to, że ją odwiedziłam i planuję przyjechać do niej jeszcze w styczniu albo potem zobaczymy. A jego razie leje jak z cebra, jak już mam babci bolało. Tutaj teraz jak jadę też leje całą drogę, więc jest masakra. Bardzo mi się podoba to, jak wyglądają karty w tym aparacie, jest naprawdę super. I my nie wiem, czy je w ogóle słuchać, ale odezwę się do was po powrocie. Jest po trzeciej, ja właśnie wróciłam do domu. Co prawda jak wracałam, to jeszcze było w miarę jasno. Dodatkowo już były włączone lampy na ulicach, więc w podcaście naprawdę to wyglądało, jakby było bardzo jasno. Chociaż dzisiaj naprawdę pogoda jest masakryczna. I o tym wam nie mówiłam, ale zmokłam i w jedną stronę, jak szłam na PKS, i w drugą stronę. Więc po prostu super, do tego jak jestem przeziębiona, jeszcze zmokłam. Po prostu żyć nie umierać. Dlatego też wróciłam szybciej, bo zaraz zrobię sobie Fabrisa i myślę, że się na chwilę położę, bo nie chcę się mieć rozchorować, wezmę leki i poleżę w łóżku, może się trochę zagrzeje. I właśnie dlatego zazwyczaj nie nagrywam vlogmasów w święta, bo u mnie święta wyglądają przeróżnie. Gdybym czuła się lepiej, to pewnie bym została dużo dłużej u babci, po prostu posiedziała sobie do tej 5-6 i wróciła do domu. Tym bardziej, że miało być dużo więcej osób u mojej babci z świętach rodzinnych, ale wszyscy się dosłownie pochorowali i to jest jakaś epidemia, bo moja babcia się śmiała, że opiera tylko telefonu, że o, ci nie przyjadą, bo są chorzy, tamci też nie przyjadą, bo są chorzy. I powiem wam, że ja się rano również zastanawiałam, czy jechać, ale jak już obiecałam, to pojadę. Może nie było to zbyt mądre, ale wiecie, dla mnie jest ważne, żeby ucieszyć moich dziadków, żeby ich odwiedzić. Dlatego mam nadzieję, że się nie rozłożę. Biorę się za leki, biorę się za Fabrisan i kładę się do łóżka. Po łóżku sobie może poglądam po prostu YouTube'a. Myślę, że na pewno nie będę leżeć cały dzień, no bo muszę jeszcze kilka rzeczy zrobić. Pewnie też nie chcę stracić święta, wiecie. Święto jest dla mnie dość ważne i chcę też tutaj spędzić czas z domownikami. Dlatego pewnie poleżę z godzinkę, z dwie zagrzeję się, bo zmarzłam niesamowicie. I później się na pewno do was odezwę. Dziwnie mi jest tutaj nagrywać w kuchni, kiedy nie otwieram z wami kalendarzy adwentowych, bo trochę się do tego przyzwyczaiłam, ale chciałabym wam coś pokazać. Ostatnio spróbowałam nowej herbaty i jest to herbata z Biedronki o smaku słodkiej śliwki z imbirem, już wam mówię, z imbirem, cynamonem i figą. I to była śmieszna historia, bo ja bardzo często jak widzę jakiś fajny smak herbaty, to po prostu wrzucam do koszyka w sklepie. I często te herbaty sobie czekają w swojej kolejce trochę, zanim się je otworzę, no bo nie chcę mieć zbyt dużo opakowań herbat pootwieranych. I właśnie, bo chyba jak byłam w pracy 23, strasznie już mnie zaczynało drapać gardło, kiedy dużo mówiłam. I poprosiłam mamę, żeby zrobiła mi jakąś herbatę owocową. No i jak mama mi przyniosła, spróbowałam i zakochałam się w tym smaku. Mówię, kurczę, jaka fantastycznie na herbata, która naprawdę rozgrzewa, po której dużo lepiej mi się mówiło i która była przepyszna. I się pytam mamy, co to za herbata, no i mama mówi, a wiesz, otworzyłam taką nową. I mi ją pokazuje. I to jest zabawne, bo ja nie lubię herbat śliwkowych i ogólnie nie przypadam, lubię tylko suszone śliwki, a tak to, no i świeże, tak, śliwki w lecie, ale znaczy na jesieni, ale tak to nie przypadam za herbatami śliwkowymi, za sokami i w ogóle, nie, to nie mój smak, ale ta jest przepyszna i trochę moja mama się śmiała, że zrobiła eksperyment, powiedziała, że ja za śliwką nie. I tak myślałam, że mi nie przypadnie do gustu, a tu kurczę zaskoczenie. Dlatego jeżeli szukacie bardzo dobrej, rozgrzewającej herbaty, to naprawdę wam polecam. Ja właśnie teraz ją sobie robię wieczorem, bo po prostu nie czuję się najlepiej i muszę się rozgrzeć. Jest mi zimno, mam zapchany nos, zaczynam kaszleć, no po prostu zaczynam być przeziębiona. Na szczęście nie mam, wiecie, jakichś super, nie wiadomo jakich objawów, nie mam gorączki. Więc to jest po prostu zwykłe przeziębienie. A zastanawiam się, gdzie się przeziębiłam. Tak naprawdę przecież przed samymi świętami prawie nigdzie nie wychodziłam. A jak już to wiecie, na autobus i z powrotem, nie wiem o co chodzi, ale po prostu gdzieś mnie złapało. Może się od kogoś zaraziłam? Nie wiem, nie mam pojęcia. Dlatego ja sobie robię teraz tą świetną, rozgrzewającą herbatę, którą przy okazji chciałam wam pokazać. I myślę, że się odezwę do was później. Chociaż nie wiem, chciałabym się dzisiaj położyć wcześniej, więc może już się odezwę z pożegnaniem. A może sobie coś obejrzę, jakiś film, zobaczymy jak to wszystko się potoczy. Na razie muszę się rozgrzać, więc za chwilkę poproszę o zrobienie herbaty. Jest około północy, a ja powoli kładę się spać. Chciałam się położyć dzisiaj wcześniej, żeby wyspać się do pracy, ale czuję się tak źle, że aż ciężko powiedzieć. I jak, mimo tego, że źle się czuję, zamiast się położyć, to oglądałam wraz z mamą film.
Przerzucając kanały na TVN Fabuła trafiłam na Jak stracić chłopaka w 10 dni. I chociaż ten film widziałam, to bardzo, bardzo go lubię. I tak stwierdziłam, że go obejrzę. I powiem wam, że trochę się nacięłam, bo myślałam, że na TVN Fabuła nie ma przerw reklamowych. A były przerwy i to dość spore, długie. I film się przyciągnął do 12. Ale powiem wam, że naprawdę się zrelaksowałam. W międzyczasie wypiłam sobie przed chwilą taką saszetkę, coś a la Fairbanks, ale miałam Fabrisan, dokładnie. I zaskakuję pod krowdę się wygrzać. Mam nadzieję, że to przeziębienie puści mnie dość szybko, bo naprawdę nie chcę być chora. Nie mogę być chora. Mam dużo planów teraz na ten okres pomiędzyświąteczny. Mam pracę w tym okresie. Do tego jeszcze mam plany na Sylwestra. Chcę dla was ponagrywać trochę filmów i kurczę, naprawdę nie chcę być chora. Dodatkowo chcę w jutrzejszym vlogmasie, bo jutro się zapowiada taki spokojny dzień. Myślę, że pokażę wam prezenty, które dostałam na urodziny, bo nie ma ich zbyt wiele i nie chcę nagrywać dodatkowego filmu, bo jest ich dużo mniej niż w zeszłym roku. Po drugie, będzie coś ciekawego na vlogmasie, a po co mam wam rzucać dwa filmy, czyli prezenty urodzinowe i dodatkowy vlogmas, w którym będzie mało się działo. Lepiej to połączyć w jeden film i będzie to, myślę, w miarę ciekawie. Ja jestem naprawdę wykończona. Na szczęście jutro mogę sobie wstać o 7, więc to jest tak pozytywnie. Mam nadzieję, że dzisiejszy, może krótszy, tak jak zapowiadałam, święta vlogmas przypadł wam do gustu. Zachęcam was do lajkowania, komentowania oraz subskrybowania. W kolejnym filmie widzimy się już jutro. Trzymajcie się, cześć!